Pojawiłem się w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa w 1975 roku. Przyjmował mnie do pracy dyrektor Gabory. Była to moja pierwsza praca, jak się później okazało, ostatnia. Szkoła w tym czasie zmieniała swoje profile, zmieniała zakres kształcenia. Była, powiem nieskromnie, wspaniale zarządzana. Miała dwóch znakomitych wicedyrektorów, dyrektora Kmieciaka o spraw dydaktycznych i dyrektora Kopcia, którzy zadbali o takie nowoczesne zarządzanie, podnoszenie poziomu kształcenia, zmiany związane z unowocześnianiem kierunków kształcenia. To powodowało, że szkoła się rozwijała, należała do wiodących szkół w resorcie rolnictwa. Przypomnę Ci, Zbyszku, że 5 lat pod rząd, tak długo jak długo trwał swoisty konkurs, czy jak to woli, współzawodnictwo szkół rolniczych województwa szczecińskiego, wtedy województwa szczecińskiego, byliśmy przez cały ten okres czasu na absolutnie pierwszym miejscu i dzięki temu może albo przez to, to współzawodnictwo zlikwidowano po 5 latach, stwierdzając, że tej rywalizacji nie da się z tym zespołem szkół, przynajmniej na poziomie naszego województwa, wygrać. Była to szkoła, która jakby była szkołą kompletną. Miała swój klimat, miała swoją wspaniałą tradycję z tym związaną i to kultywowała. Myśmy byli niewielkim gronem, bardzo zżytym. Spędzaliśmy ze sobą również czas na wyjazdach, na obozach, na spływach, kuligach, często na grzybobraniach. Byliśmy gronem kolegów i przyjaciół. I to powodowało, że mogliśmy cały czas się rozwijać. Później szkoła się rozwijała po połączeniu z Zespołem Szkół Rolniczych. Istotnie było nas około tu nauczycieli i pracowników dydaktycznych. Na pewno jest to szkoła kompletna. Atmosfera panująca pomiędzy nauczycielami dalej pozostała taka, jaką ja pamiętam, jak się zatrudniałem, gdzie wszyscy są mile widziani, mile przyjmowani, nowi nauczyciele przychodzą. Cały czas szkoła się rozwija, cały czas przyjmujemy nowych nauczycieli, dysponujemy warsztatami szkolnymi, przejęliśmy część zawodów z Zespołu Szkół Rolniczych związane z pionem gastronomicznym. No i zostały nasze z mechanizacji rolnictwa, kierunki związane z mechanizacją rolnictwa i z samochodówką tak naprawdę. Drodzy Państwo, ta szkoła, mnie może przychodzi to łatwiej powiedzieć, to były również lata znakomitego, wzajemnego współpracowania z przemysłem, z przedsiębiorstwami, z zakładami rolnymi ze względu na ich specyfikę, które pozwalały patrzeć na to nie tylko z pozycji murów zamkniętej jednostki oświatowej, ale właśnie tego, co niosło życie ze sobą i trzeba się było do niego przystosować. A możliwość konfrontowania się na różnych obszarach pozwalała jej wyjść z tego tylko zawodowego spojrzenia na świat. Stąd mamy absolwentów, profesorów od polskiego, humanistyki, generałów i wielu innych, jako tych, dla których ona w danym momencie czasu była swoiście rozumianym wzorem aktywności. Ja bym powiedział, że ta aktywność nauczycielska się znakomicie przenosiła na uczniów, dzięki którym później byliśmy również znani w kraju, w województwie, a nawet i poza jego granicami. I te 60 lat jej istnienia, aczkolwiek ja ciągle chcę się dowiedzieć, co się działo na Wita Stwosza w latach od września 1945 roku do 1 września 1964 roku, kiedy ówczesny minister oświaty podpisał dekret o powołaniu tej szkoły, bo przecież ona tam istniała w tych dwóch poklasztornych obiektach i funkcjonowała na rzecz oświaty, czy jako internat, czy jako szkoła, bo przecież tam pierwszy po wojnie dyrektor, którego nazwisko jest znane w annałach naszego Muzeum Historyczno-Archeologicznego, już tą swoją pracę rozpoczynał.